Drogie dzieci, chciałbym was wszystkie serdecznie przywitać i powiedzieć, że w wielu domach, waszych mieszkaniach są półki zakazane dla dzieci. Dzieciom nie wolno z tych półek brać rzeczy, które tam są ustawione i dzieci mogą nawet nie wiedzieć, gdzie takie półeczki są. Są poza waszym zasięgiem, bo na tych półkach znajdują się pewne bardzo ważne substancje. Ważne do życia. Przyniosłem tutaj trochę takich substancji. Są to różne lekarstwa. Moja żona, która jest lekarzem, napisała nawet tutaj, na co są te lekarstwa. Na przykład to przeciw chorobie lokomocyjnej. Jeżeli wybierasz się na wakacje, chcesz spędzić podróż w czystości, to sobie tutaj możesz łyknąć tableteczkę. Tutaj mamy inhibitor pompy protonowej przeciw wrzodowi żołądka. Tak to wygląda, więc jeśli ktoś chce uniknąć problemów z żołądkiem, czasem musi sięgać po te tabletki. O, te tabletki, nie wiem kiedy się zażywa, ale są na zgagę. To dzieci czasem chyba wam by się przydały, przeciwbiegunkowe. Tutaj jest też ho, ho, ho. Nie wiem, czy wiecie, że coś takiego jest. Węgiel leczniczy. Jeszcze tutaj są takie leki przeciw zakażeniom. Mamy też jeszcze jeden. O! Bardzo ważny lek. Przeciwmigrenowe. Mam tutaj jeszcze w torbie inne leki. Albo suplementy. One wszystkie jakoś tam pomagają najskuteczniej i najprędzej producentom. Ale można się przekonać, nieraz gdy boli cię głowa, gdy coś się dzieje, gdy chcesz być mocniejszy, to możesz sobie taki lek zażywać. To jest taki dodatek do życia. Szczerze mówiąc, bez tych leków moglibyśmy się z grubsza obejść, ale czasem pomagają. Otóż chcę wam powiedzieć, że wiele osób myśli, że Jezus Chrystus jest takim dodatkiem do życia. Można się bez Niego obyć, ale lepiej mieć Go pod ręką w godzinie potrzeby. Większość ludzi żyje bez Jezusa, bo to taki dodatek. Ci, którzy mają więcej rozwagi, myślą sobie, że życie na tej ziemi nie jest wieczne. Trzeba pomyśleć o wieczności. Dobrze mieć Jezusa Chrystusa gdzieś obok siebie. Ale chcę dziś wam wszystkim powiedzieć, dzieci wam i dorośli wam również, że Jezus Chrystus nie przyszedł na ten świat po to, żeby być dodatkiem do życia. On przyszedł, aby dać nam nowe życie, nowe. On nie przyszedł, aby poprawić ci życie trochę. On przyszedł, aby dać ci zupełnie nowy początek, jako nowemu człowiekowi, dziecku Bożemu. Jezus nie jest dodatkiem. Jest dla nas wszystkim. On nie przyszedł tylko przebaczyć naszych pomyłek. On przyszedł uratować nas od grzechu. I właśnie dlatego wybrałem ten fragment z pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie właśnie dobitnie jest powiedziane, urodzi ona syna, znaczy Maria, jego mama, i dasz mu na imię Jezus, dlatego, że on wybawi
uratuje swój lud od jego grzechów. Te rzeczy dla was, dzieci, szczególnie jeżeli jesteście młodsze, jeszcze może nie są tak zrozumiałe. Ale fajnie, że tu przychodzicie. Fajnie, że sięgacie wraz z rodzicami do Nowego Testamentu i uczycie się o Jezusie. Bo każdy człowiek, gdy się rozwija, coraz więcej wie, zaczyna umieć czytać, lepiej chodzić, jeździć na rowerze, po jakimś czasie zdobywa nawet prawo jazdy. W całym tym czasie on jakby się tworzy. I po to, żeby był w pełni człowiekiem, musi przeżyć nowe narodziny, nowe narodzenie w Jezusie Chrystusie. I was to czeka, jeżeli chcecie być w pełni mężczyznami, w pełni kobietami. Jezus nie jest dodatkiem. Jest dla nas wszystkim.